Witam bardzo serdecznie wszystkich oglądaczy zgromadzonych przed odbiornikami. Ja jestem Rafik, a to jest kolejny odcinek serii z Farming Simulator 15 pod tytułem Współczesna Wieś. Także witam was bardzo serdecznie, ja oraz Slamar, Gimcio, Władek i Martin. No i oczywiście także witam was bardzo serdecznie dziadek Tymek, który no dalej nic nie mówi. Co dzisiaj robimy, panowie? Zwozimy baloty. A on jeszcze żyje? Bo tak, zanim mówił w jednej pozycji. Wypił kawę i go potrzepało. Go. Nie, może by nie pił tyle tej kawy. Możesz wyłączyć te rosyjskie disco polo. Dobrze, już wystarczy. Już ja nie wiem, co tam u was tam. Adam, już proszę. Puścisz sobie na dobranoc po nagraniu. Puścisz sobie przed kościołem, a nie, ty nie chodzisz. Dobra, Skuba, skończ, bo... Snada. Weź w ogóle... Taki niski poziom sobą reprezentujesz w ogóle, weź. Ale to poza tym spoko kawałek. Ciekawe, co puszczają sobie ruskie, gdzie... I told you. Marcin, co my w ogóle robimy? Właśnie. Opuściliście już teren naszego gospodarstwa? No, jestem u siebie na gospodarstwie. Ale jakby nie co, tam przeczytałem, nie? Tam buractwo. Przecież, mamy kombajny do buraku? Nie. Jeszcze właśnie. Ooo, nie rajony. Coś mi to podpada. No, nie wiem, co mamy robić. Coś mi to podpada, czemu tak cicho? Gimcio pewnie coś mi pozmieniał w ustawieniach gdzieś. Gimcio ściszył mikrofon. Nie, ja ściszyłem u Farminga dzisiaj. Chyba Marty dalej testuje swoje nowe dzwonki polifoniczne. No nie. Martin, no co my mamy robić na cilu? Ja nawet nie wiem. Ściąga z tej gazetki, co była zawsze ten, tam parę kawałków było. Jo, tam na tej ostatniej stronie. Jo, w tej gazecie. Nie w tej gazecie. No, majster. Jedna z tych, tam na przykład brawo. Tuj, kuwa. A brawo. Różne, jaki masz napis na przyczepie tam wolę na X? Papieroski? Taki krótki? Czemu zacenzurowało papieroski? Nie, bo ty źle napisałeś polski. A naprawdę no zaświrował ty dzisiaj. No najebał się. Jednym piwem. Pina nad głową, pina. Nie śmiesz. Marci, które poleje jest niesmaczone? Ale chyba ten coś pod kurkę jest trochę i... Ej, no serio, ja mam tak stać teraz. Tak. Możesz usiąść. Możesz usiąść. No to ty zaraz cię załaduję i sobie zjedziesz. A podjadę już to. Dobra, koniec tego pierdolenia głupot. Weź. Dobra, Marty, ja nie wiem, gdzie on. Dużo dzieci cię oglądają. Słuchają. Slamaru, przejdzie w ten sposób, że wszystko jest skoszone, wiesz? No to co ty chcesz kusić? To ja trawę. Nie chcę nic mówić, nie? Nie chcę kablować, no. Ale oni to obsiali w ogóle nie uprawiając wcześniej tego. Wiesz co znaczy wcześniej. O, chwila. To walecie. Dobra, pfff. Mogę nadrobać jakby co przy tytułu, także... Samar zgryziony wyjechał, objechał se te pomieszczenie ze świniami, objechał se i pojechał z wody zaparkować kombaj pod światę. No bo pytam się ciebie co robimy, to my masz nic nie mówisz. Masz balot na przyczepiarę, nie? Jak mam to przycisnąć? Masz przyczepioną na przyczepę? No Samar to idę kosić. W ogóle mam przyczepę zapiętą z przodu, nie? Żeby co... O, wiem. A potaśni oblaka w elementę? Ja mam też kosić, czy... Ja to przyjedziesz przed usarką. Musi być taki długi napis, wtedy są baloty zaczepione. Jedziemy. No, ujo. Może lepiej spójrzmy z zewnątrz. Jedziemy. Ile tam jeszcze do tyłu tam zostało? Chyba... Ty, ale nie mogę na U nacisnąć, bo wejdę na tego. Nacisnę sobie. Chyba inspektor mi się zbugował. Aha. Ja nie mam inspektora. Na X. Oj. X, bala... Nie ma. A nie ma w ogóle inspektora. No jak jest takie krótkie, to znaczy, że ten... Że jest... Nie... No puść! Rafał! No naciskam cały czas. To nie masz naciskać. Napis. To nie masz naciskać cały czas. No ale dobrze zrobiłem, nie? Znaczy to jest na przycisk. No tak, i teraz zabezpiecz i przejedź kawałek dalej. Dobrze, jedziemy. Jedziemy, proszę. Jedziemy przez transferkę. Jedziemy. O, jadę z Rafałem. No, okay. Jedziemy tam. Kupiliśmy szybko na tej przyczepie. Czekaj, to jest zgrabiarka. To jest... Nie, bo tu jest, do środku, tu gdzie ja jestem. Koło prasy. Cofnij trochę. A, ty podmiotujesz, cwaniak. Tu.
Tyłem mam biegać czy przodem? No później bym nie założył. Obu, nawrócić i tak się tam zająć miejsca dość. No czekaj, nie? A, po tej stronie jest. A prawie trzeba, w tych 60 to trzeba naogiwić te drzwi, bo trochę... Jezus, to wszędzie słychać, na całej mapie, nie? To jest tak głośno. No ale to jest nowy system antywłamaniowy. Dobrze. To ja się nie będę może tutaj ruszał w ogóle. A czyja jest ta 60 w ogóle? Nie wiem. Emil Akety. Czemu tego się... O, dało się. Nie pytaj się, i tak ci nie sprzedamy. Nie chcę. Czy mi się wydaje, czy tu się nie zmieści? Czekaj, niech mi się też spróbuje to wydać. Mieści. Jak się pomieści, to się zmieści. Dawaj, będę skakał. Dawaj, kumałeś. Ty, ale nie, się nie śmie, kiedyś to działało. Znaczy, jak się pchało, to działało. Tak, ty chyba nie. Ty, bo na które pole jedziemy? Musisz upać, ten balot jest tutaj. Za, weź z góry przy ten. No na górze, gdzie jestem. Weź 44. Bo tak to będzie przyciepał mi otać. To jest ten na wzniesieniu, tak? Matko, no, bo... na górze. Jezus. Tu gdzie są te latające drzewa i ambona? No. Ja pierdoczę, co za balon. Znowu wjechałem świniarnie. Się do tyłu, a może przejadę przez nią teraz i pokażę, jaką mamy uprawę. No. Znaczy uprawę hodowlę. Tutaj są świniarki, tak, żyją małe. Tam przy wjeździe, o, o, jedna zrobiła fikołka. Wystarczy, że kubę postawisz. Druga. Patrz. O kurde, czekaj, bo... Laksy mi złapały. Tutaj widać... Czekaj, bo jestem w szoku, kurde, widmo drzewo. Ej, ty kubę na wysokość nie ma, to jest przyczepa wywożąca, to służąca do przewozu naszego... Dobra, flamara. ...naszej trzody? Co? Jadę. Jo. Gdzieś? Nie. Oj, brama mam zamknięto. Stopami mnie zatrzymuje. Muszę, muszę wyciągnąć mojego pilota, który ma bardzo krótki zasięg. No to kładź po trzy, no. A może zaczniecie z nami rozmawiać, bo jakoś tak się to... Nie na tych, no wiem, na tych samych to... falach nie rozmawiamy, to trochę burzy porządek. Bo dawno nie ale było. Ale ty odcinku. Puść te bele, co? No to spuściłem. Nie, nie, czemu nie ale... mogę tego? Czy skutecznie mnie zatrzymałeś, nie? Nie? Zaprzeczam. To jest odblokowane? No wiem. No jest, to jest. No proszę, proszę nadusić. Jeny, ja znowu źle pojechałem. To jest znowu te same pole. Serio, jest 13 minut. Jakie to samo? Teraz było ogłoszone. To na górze nie. Czyli wychodzi ci średnia? Nie, to i tak dobra. Chciałem mi powiedzieć, że mam przez to sprawę przejechać. No bo nie, bo miał być na około tartaku też przejechał. Dobrze, że ja nie ładuję, bo była właśnie to jadę. Ta. Masz czas, zajmij to skoszyć, tak? Pójdź z góry. Siara by była, właśnie, siara. Dobra, proszę podczepić. Siara będzie. Ale muszę, a nie mogę jechać tak? Nie, bo się będą gibać. Jak Jezusy. Tak. Sprawdźmy. Dobra. To też jest jeszcze spuszczone, o Jezu ty. No właśnie... Może to się wydać dziwne, nie? Że już zwozimy Bela, no ale... Ale nie było wszystkich, no to trzeba było jakoś się zająć. Nie, musieliśmy jakieś ciekawe zajęcie sobie znaleźć na wieczór. Ambitne. Na przykład wsiąść do 60. Na przykład pograć w Elesa. Rzadko. Kuba, wiesz, że możesz do mnie wsiąść do ciągnika? Jo? Nie. Nie wierzę. Możesz. Co mnie to chcę popatrzeć, jak to wygląda. Jaka Daj na chwilę. Patrz się. No daj mu ksiądzika. Zobaczy. Kamerzysta niech wsiądzi. Jak to operuje. Tutaj gimcie, no. Od której strony Rafi. Zaczynałeś? Coś ci ten. Tej co jesteś? Dobra, nie, co się... No teraz. Tak gówno widzę w sobie. Poczekaj. Weź się przez jak Ile by to nie chciało tu skosić? A mój! I teraz lag. Nie, żartuję. Czekaj, tego nie skosisz tego, tak. Tego czegoś. To jest nie skosisz, nie skosisz Able. Co, nadusić ten przycisk? Fajna tekstura trawy jest. No puść to, puść to. Mateusz tak się skupił. Było ciepło. Czemu tego pagórka tu nie kosisz? A co tam się stało? Widzisz, nie wytrzymało. Przedem już skosił, gdzie cię wrzeszczał. Tak, no wycestuj, wycestuj są te przyczepy. Jak się przyczepy na no bo nie jest dopasowana do tych powrotów. No dobra, no to trzeba było włożyć trzy. I tu w szóstą i będzie gitas. Zwolnię sobie tak do 8. I spierdziela wykipuje to 10. Nie wykipujesz tym. Czemu mi to na drogę wyrzuca? Tak. Zgrabię. Tak ja zgrabię, bo ty sobie będziesz prasę i... To, czy, bo nie wiem. No nie wiem, no ja cały czas to naduszam. To właśnie po to raz tylko wytać. No to... No dobra, wiem, ale no ja miałem wyłączone to cały czas, czyli możesz zabierać te bele, nie?
No to bez sensu, kurwa, takie, że ja podjeżdżam, chcę puścić. No ja albo przesunąć. No a teraz ja się ruszył, nie? Chyba. Nic nie, nie dotknąłem w ogóle tego. No to pojebana przyczepa. Nigdy więcej nie będziemy ładować. Dodajemy. Gówno w ogóle. Już. Cisteri nam to. Wiesz, Niemiec, czy Rusek płakał jak sprzedawał. Pan Niemiec. Też nie, sorry, Niemiec, bo to jest Schmidt nam w tych chłopnikach. Sorry, chlapaczach. Jakich chlapaczach? No zobacz sobie z tyłu. A jo. A z przodu ale to jest, tylne z przodu jest napisane? No, ale na rejestracjach tych, nie? Węgierskich. Ciekawe. Kto ci to sprzedał? Emil Keta z domu łańcuch. Nie wiem, ale powoli... No daj sobie wyżej to. Boże. Mam, nie. Ja. O, ambona latają. Dygasty. No. Proszę zamknąć mordę. No dawaj już ten ostatni jadę na farmę. Idę pograć w CS-a na farmie. Znaczy... Mhm. Znaczy na farmie. Ja miałem w planach pograć na Linuxie. Okej, spróbuję. CS-a. No ty nie próbuj, bo będziesz to ładował rękoma. Próbuję bez zablokowywania dojechać na farmę. Nowy challenge. Challenge accept. Jeżeli by ta fizyka była taka dopracowana, to nie powinienem zrobić żadnej. Chociaż tutaj... Pewnie jak te nieścisłości są, bo Adam jechał z taką tą paletą i wpierw spadł test pod spodu, a te legitujące sobie zostały, nie? I całkiem normalna fizyka przecież. Ładuj po jednym, wziął. Do przodu jedź. Ładuj po jednym, wziął. Ja spierdzielam. Przecież to kropelka sklei, żadna siła nie rozklei. W Elesie to nie działa. Pasowało jak... Ja mam ośmiorniczkę. Kupioną od Kubusia. Żeś przypasował jak wół do karety. No chciałem to powiedzieć, ale mówię, nie będę mówił. Ale jednak to jest coś, co no. Nie wiedziałeś, o co chodzi. Nie wiedziałeś, jak się wysłowi. Przyznaj. No nie wiem, co to znaczy, no. To Kuba, stój tutaj w miejscu. Cicho, bo ja chyba jednak... A czemu tam te niektóre nie poprzewracały się? Co za bestia? Oj, oj, oj. Czy to jest nieskuszone? A to jest nieskuszone, dobra. Ja bym chciał tylko naznaczyć, że te belki są pośledzone i chyba jednak wolę je zablokować. Jest zbyt ryzykowne. Mówiłem, spokojnie się powinny wejść 4, nie? Ale... Ale nie. Ale nie wejdą. Ale nie. Ja nie wiem, czy ta druga warstwa się blokuje. Zresztą wpadliśmy tam dwóch. No i teraz ciekawe, kto mnie rozładuje na farmę, nie? No mówiłem, żebyś został. Nie musiał. No ale po co tam miałem zostać? No bo drugą warstwę do góry bym ci układał. Ciekawe, o, poważne, poważne wyzwanie. Mhm. Wiesz, jak przy tej zgubiłeś ten... Już ci belka wyskoczyła. Daj spokój. Tu autosanów brakuje, nie? O, na balonówkach. Boże. Czy ty to słyszysz? Mokry sen każdego gracza w Farminga 15. Przypiąłeś? Raczej tak. Nie. To zapraszam za wiatrak tutaj. 60, okej to. Dobra, idziemy to będziemy teraz ładowywać mniej więcej. Ja już mam pomysł. A ty? To byście się załadowali już? Znaczy, to co wziąłem trochę, to nie. Tak średnio bym powiedział, okay. Tak średnio. A o, tutaj możemy to dać. Będzie blisko. O Jezus, ty, jak się nie zablokowały? Nacisałem X, bez sensu. Już spadło? Nie, rozpierdzieliło się wszystko. O, czekajcie, ja muszę do was skoczyć na chwilę, bo mi się przypomniało, że muszę sobie zrobić screena na... No to ja screena zrobię, jak ładnie ułożymy ją. Nie! Sorry, że tak szybko biegnę, ale co poradzę, że tak szybko. Motory do dupy. Dobra. Generalnie przełączyłem teraz na symulację. To jest taki sucharek. No. Czujnika ci przestał. Dzięki, Kuba. O matko, bo... Lag. O, czekaj, tak. Moment. Moment, stój, Kuba. No stój, mówię już, no. Tu podjadę. To jest Lamar. Nie masz tam podjeżdża. No, lagi łapią, no jak nie wiem, nie wiem od czego. Dobra, dajcie mi jeszcze zrobić ładne ujęcie. Uważaj, mi się ten dodatek jeszcze pobiera.
I chyba czas na obiad. Na a co to oznacza? To oznacza, że koniec odcinka, więc już teraz możesz ocenić ten film i zadać pytania na kolejny odcinek, żebyśmy mieli o czym rozmawiać, żeby nie było takiego pierdzielenia o niczym. O Chopinie. Na przykład bardzo podobało mi się ostatnie pytanie, które zadał jeden z widzów. Naprawdę nie spodziewałem się tej kreatywności właśnie. Fajnie, że te plotka nie padło, bo tak naprawdę czekałem, żeby ktoś zadał takie kreatywne pytanie. Każdy się zastanawia, co to za pytanie, no już mówię, już tłumaczę. Otóż widz zadał pytanie, co skłoniło mnie nagrywać na YouTube? Gdzieś mi nie mówiłeś tego? Mówiłem już o tym ostatnio, ale tak. Ty przez trzy odcinki już o tym mówiłeś. Nie? Włóż sobie tę trzecią balę na te dwie i wejdź trzy. Może jeszcze powiedz o mikromodach. O, dobra. To będzie screen. Nawet ciekawe by było widać, wiesz? Weź jakoś się nastaw. Dawaj szybko, odwróć się. I przesuń. I dobra. Jeszcze zrobię z tej strony, żeby mieć pole manewru. O, tu by... O... Dobra. Mute maligno. Flashbang. Czemu te gówna się tak kręcą? Powiem, zapraszamy wszystkich doświadczonych graczy Counter-Strike'a do pogrania tutaj z nami. Tobą. Bym go wyśmiał. W sumie to nie ma co się śmiać. Poziom, który ja reprezentuję, w ogóle nie jest wyższy od swojego. Dobrze, no. Pięknie, co? Kończymy, bo ja naprawdę nie chcę tego wrzucać przez dwie doby. Podniesiesz mnie? Życie youtubera nie jest z różami. Mi się wydaje, że to jest tylko taki materiał. Podniesz mnie. A to trzeba nagrać, zmontować, renderować, wrzucić. Nie, no. Te lata stracone. O ja, no z tym poświęceniem ile trzeba tutaj serca w to włożyć, masakra. Teraz zaczekaj jeszcze jeden przejazd, no nie. Tak, półtora przejazdu. Ale Rafał, no. Ale ja też chcę mieć skończoną pracę, ale którą zacząłem. Ale my zanim skończymy tę pracę, to wam zajdzie jeszcze 2 godziny. A to. Aha, to wy tak średnio macie skończone. Tak średnio? Ja już mam porobę. Tego oni chyba ani 10 beli nie nałożyli. Akurat 10 nałożyli. Akurat jest tam. Co i łyso? Łyso ci? I co? No dobra, nie nałożyliście ani 11. Dobra, będzie wiem, super. Więcej niż 11. Gdzie zdziwisz? Będą 12. A co, jeżeli będą. Nałożyliśmy więcej, a tylko tak powiedzieliśmy, że byliśmy się? A co jeśli nam się o tym? Jest fotomontażem i... A co jeśli dostaniesz... Wyżej. No? I teraz tutaj sobie możesz wstawić coś też. Rozisz mi? A co jeśli... Nie. Jeśli? Jeśli dostaniesz darmowego case'a w coś... Czekaj, Martin. To jest odgarne. Mateusz, jakbyś dostał kosę, nie? Jakbyś miał kosę w testa, to byś grał w testa. Mogłeś trochę bardziej pobocza wziąć, na przykład tego pagórka. Czemu? Mocna sala. Bo byś miał, wtedy byś nie miał tej trawy narzuconej z powrotem na to. Nie, to jest Kuba robota, nie? Mam narzuconej? Jeden robi, dwóch patrzy, nie? Ale ja ci narzucę to znowu. No, no problem. A widziałeś tego Maja, jeden robił, 16 się patrzył? Ja widziałem. Ja też widziałem. Można wejść? Puk? Widziałem. O, jaka cisza, tylko z tycznikiem pojechał sobie. Właśnie ja mówię, nie? Co mi tak napierdziela w tych uszach przez to było podniesione, Jezus Maria, co się stało? Prawie. Muszę to wyłączyć, bo to się podnieść. Chciałem, że nie można wejść. O, podniosło się. No właśnie. Zahaczyło się o ziemię. Może tu jest jakiś ten zablokowany level. Musisz przejść fabułę w LS-ie, żeby tu wejść. Wtedy kierujesz wiatrakiem. Tak naprawdę... Wszystkie wiatraki na mapie łączą się i masz takiego Transformersa. I latasz sobie po mapie takim statkiem. Co ci powiesz? Nagle przylatują z innej galaktyki i zaczynają strzelać się szturmowcy i nikt nikogo nie trafia. Wszyscy mają turbo pancerz i nikt nikogo nie może zabić. Nie, każdy trafia w te miecze świetne. Wszystko się odbijać ma gra. A ten gdzie pojechał? Przejechać ci? A główną rolę gra kobieta. A mi się wydaje, że to już naprawdę jest czas najwyższy, aby się pożegnać. No, właśnie skończyłem. Welcome! To, dobra, ja jestem. Jak to mówię? Tu można epilepsję dostać. Tak ten cień napierdziela. No co ma ten typek, który opowiadałeś na podwórku, co? Ty narzekasz na farminga, on ma tak w życiu normalnie. O. Dobrze. Bierzesz Laplaza tu. Wolno. Bag is 16.
To wolno? To... Jakie wolno? Trzeba tą tabliczkę dorobić. A, stop, idę wolno, a nie. To... Kto chce się przejechać na gapę? Już. Legin chciał autobus wywozić ze stodoły. Naprawdę, no w tym odcinku to się zbytnio nie napracowałem, więc się nagadałem, nachodziłem. Nabraziłem. W sumie w poprzednim, znaczy gdy, jak kosiłeś, to się narobiłeś, znaczy jak grobiłeś. Dobra. Ale to jest naprawdę czas najwyższy kończyć, także dzięki za każdy like, za każdy komentarz zostawiony pod filmem. Life is oczywiście to motywuje, no nie da się ukryć. Life is brutal. Aż zapierdzielam tutaj kompa, żeby zagrać, nagrać kolejny odcinek i w ogóle, nie? No dobra. Mama mu tak, daje ale... jeść, jak nie mówi, że poproszę o lajki. No i także to tyle tym odcinku. Subskrybuj. Dzięki, Kuba, za... powiedz ten fajny tekst, subskrybuj po więcej, ty to tak fajnie mówisz. Nie. Usub. Na razie. Cześć. No, cześć. Na razie.